Cześć, tu Michał. Dziś Prosna, odcinek od mostu w Brzezinach do Piwonic pod Kaliszem. Tym razem kajakami. Jak się czujesz na kłodzie? Zajebiście stabilnie. Zbiórka pod Biedronką w Kaliszu. Prognozy nie najlepsze, ale kto by się tym przejmował? Zebrać ekipę w jednym czasie nie jest łatwe. Ruszamy. Pada. Tego dnia już tak będzie. Mijamy Grabów nad Prosnem i docieramy do mostu w Brzezinach. Tam jest takie miejsce, z tamtej strony. No to się przenieś najwyżej. No zejście mamy takie gówniane. W Brzezinach jesteśmy, stąd start. Ile mamy? 61. Nie mogłeś tego ująć lepiej. Nowa jednostka miary. Fuj. Pierwsza przeszkoda. Tama na Prośni. Przenosimy kajaki i płyniemy dalej. Na tym odcinku Prosna jest dość wąska, za to nurt jest silniejszy, czasami pojawiają się niewielkie bystrze. To dodatkowa atrakcja. Kuba i Przemek płyną pierwszy raz, do tego na jednym kajaku. Potrzeba czasu, żeby się zgrać. Zapowiada się fajna zabawa. No i o to w tym chodzi. O trochę odpoczynku od codzienności, obcowania z naturą i kumplami. Myślę, że doskonale wiecie, o co mi chodzi. A jak nie, to spróbujcie. Prosna na odcinku do Grabowa wije się między polami. Atrakcjami poza bystrzami są oczywiście mosty. Przy jednym zrobili prowizoryczne przepusty. Wszystko okej, ale mój kajak miał wystający ster. Nie chował się do końca. Przez co dość często zawieszałem się na przeszkodach. Nie inaczej było przy przepłynięciu pod mostem. Zawiesiłem się. Kuba, jak to? Z prawej strony? Fajnie się płynie? Za wyjątkiem tego, że nie wkładasz palce gdzieś tam po tym miejscu raz. Tak próbuję mnie właśnie w takie szaki wprowadzić. On tak kurwa wiosłuje, że... Mamy to. Przed Grabowem na brzegach pojawiło się więcej drzew, co niewątpliwie poprawiło atrakcyjność spływu. Pojawiły się również przeszkody na wodzie w postaci zawalonych gałęzi. No i oczywiście śmieci. Co ludzie mają z łbami, żeby tak zaśmiecać rzeki? Tuż przed Grabowem jest jeszcze jedna tama. Idealny pretekst na zrobienie przerwy na kawę. Ja stelem w ogóle. Gdzieś. A mam dwa powerbanki. To tylko dwa dni są. No, mam jeden. Ale taki 20, a ty 20. No, a to ja mam dwa po 10. No to szybko co? Ten czas leci, nie? Szybko, no już jest po 12. A jesteśmy w Grabowie. No, plan na dzisiaj przystajnia. Ale zacząłem się zgrywać z Kubą. Co tam? Wika. Zawsze mnie to kręciło, że wiesz, wysiadasz jakby, wsiadasz, o tu ładnie, wsiadasz z Kalisza, nie, z domu, praktycznie z parkingu i dajesz. No, wam powiem, że tu jest ładnie. Ja pierdzielę, i tu wam powiem, że jest... Byłeś tu, Piotr? Byłeś tu? No to ci powiem, że... Ładnie. Mijamy przystań w Grabowie. Tu zaczyna się według mnie najładniejszy odcinek Prosny. Rzeka meandruje w otoczeniu wierzbowych szpalerów. Ładnie. Nawet pogoda się poprawiła. Za chmur wyszło słońce. A że było już późne popołudnie, kolory padające przez gałęzie drzew dodawały ciepłego żółtego odcienia. Nie mogłem się napatrzyć. Jak to możliwe, że mieszkając tak blisko, dopiero teraz odkrywam takie perełki? Dzięki gęsto porośniętym brzegom ma się wrażenie, że Prosna przepływa przez pradawny las. Różnica między odcinkiem do Grabowa i za nim jest powalająca. Płyńcie od Grabowa.
Jakby to był jeszcze cały las, to by było super. Co jest? Jeszcze dobra, okej, okay, jestem. Zmieniałem to na merkę, nie? No, doszło. Tam jeszcze jest Piotrek ładniej? Tak. Naprawdę? No, Piotrek mówi, że jest jeszcze ładniej. Jak tak mówi, to tak jest. Ale będzie ładniej niż to, co Grabowa? Podobnie. No to tutaj tak pięknie. Nie wiedziałem, że my tu tak ładnie mamy. Gdzie mi tu stała piuta? I rokiet się trochę pokręcił. O, jakiś mostek. Jakiś konar poruszyłeś. To uprostowane. Co ja tu tak jest? Robimy sobie przerwę na wysokości miejscowości Kania. Gdzie jesteśmy? W Kani, tak? Kania, no. to ten grzyb? Miejscowość. Ten grzyb? No, chłopaki, kurwa, jak małżeństwo. Małżeństwo, kurwa. To mówię, Adam, że... Chciał ci kawę zrobić. Nagle dobiega nas głos dziewczyn. Po chwili mijamy kajak z dziewczynami. Jest duży i ciężki, więc sprawia spore trudności w manewrowaniu wśród powalonych drzew. Uważajcie! Dalej omijamy kolejne konary drzew zatopione częściowo w rzece. Tego raczej dziewczyny nie pokonają same. No może poczekamy? No? No właśnie czekam. Poczekaj, właśnie co będzie za chwilę. Proszę? Prawo, w prawo! Dadzą do razu, nie? No dobrze, dobrze. Dobra, Ania, weź ten. Jeszcze kawałek i tylko żebym zapał. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. O, właśnie. O, dobrze, dobra. Musicie teraz odpychać, bo was nie wyciągnę. Podejrzenia się potwierdziły. Trochę pomocy było niezbędne. Pewnie miałyby ogromny problem wydostać się same. Docieramy do miejsca naszego obozowiska. Przystani wodnej przy miejscowości Przystajnia. Tak,
Musisz rzepoli, bo to zobacz. Czekaj. Piłka ręczna. Niby spoko. Ale nie do końca. Łańcuchowa. Zobacz. To jest dobra. Jest tu przygotowane miejsce na ognisko, są ławki i stół. Rozbijamy namioty i rozpalamy ognisko. Kiełbaski, piwo i dużo radochy. Jak niewiele potrzeba do szczęścia. No i fajnie, tylko nas zmoczyło. Jak ty przespałeś wszystko? Nie no, deszcz. A nie słyszałeś, nie, deszczu? Deszcz pamiętam, tak. Pamiętasz? Deszcz był okej, okay, no. Ale nie słyszałem, jak auto podjechało. No. W nocy padało, ale dzień zapowiada się świetnie. Śniadanie i wodujemy nasze kajaki. W słońcu rzeka wygląda bajkowo. Do tego porośnięte drzewami brzegi i powalone konary w wodzie. Jednym słowem, pięknie. Jakiś konar. No, kosicie, chłopak. Kosicie. Aha, wcześniej. Nie, nie, to wcześniej. Stare takie ładne. No, bo widać po tych korzeniach, nie? Że to jest stare. Ten odcinek rzeki do Wielowsi jest również przepiękny. Widać drzewa dawnego lasu, który tu kiedyś rósł. W 2023 roku ma się rozpocząć budowa wielkiego zbiornika retencyjnego, który zaleje Dolinę Prosny, powyżej Grabowa, aż do Wielowsi Klasztornej. Wokół inwestycji jest sporo kontrowersji. Z jednej strony ma to być zbiornik zabezpieczający przed powodziami oraz suszą. Z drugiej strony budowa ma mieć negatywny wpływ na środowisko. Nie mam wiedzy w tym zakresie, więc nie wiem, czy to konieczna inwestycja. Co wy o tym sądzicie? Jeb! Rozpędzać. A to w tym, jak byliśmy na tym, na pontonach, nie? To było. Plany budowy są z lat 70. Część terenów jest już wykupionych. Łączny koszt wyniesie około 1 miliarda złotych. Prace są przewidziane na okres 5 lat. To jest też bardzo ważny argument, żeby przepłynąć tym odcinkiem Prosny przed rozpoczęciem robót. Ej, ale jakby naprawdę była czapla, to bym nie uwierzył. Nie. Nie chuchu. Nie da się, nie? Może jedną to do... drugie drzewo, no. Czekaj. Ale to drugie się tam da, czy nie? Aha. Ale tu jak bokiem? Są dwa obok siebie. Trafiamy na zwałkę dwóch powalonych drzew. Wciągamy kajaki. Pojawia się pomysł na kawę na środku rzeki. Nie trzeba było powtarzać. Kuba wyciągnął kawiarkę i po chwili mieliśmy niecodzienny piknik. Jak się czujesz? Na kłodzie? Zajebiście stabilnie. Wszyscy kurwa... Wszyscy z telefonem. A jeszcze dron. Kurwa, to jest szczyt już chuj, nie? Trzy telefony, kurwa, dron i GoPro. Ej. Na całą? No. A ja próbuję zdjęcie zrobić. Kawa najlepsza na świecie, nie? Miejsce, na drzewie. No. Na drzewie. Kawa na drzewie. Przemek robi pompki. Na drzewie. Na drzewie. Na wodzie. Na wodzie. Jeszcze dwa takie spływy. Będziemy tak zorganizowani, że... Tu jest też ładnie, ale... No, ja też. Ale mam pomysł, jak już płynęliśmy. Wiesz, co zrobimy? Popłyniemy jesienią, jak będą ładne liście. Kręciłem od tego nurtu. Pięknie było, pięknie, wymierzone. Nie to co u Michała.
To Michał w trudach dnia codziennego. Zahaczyłeś się znowu o ten, poczekaj. Czekaj. Wielowieś. Płyniemy do następnej plaży. Ile tam? 60 km od Kalisza w sumie, nie? Start. Zobacz, wystarczy taki kawałek i już masz super wyprawę. My spokojnym rytmem dopływamy do Łoboku, gdzie robimy sobie przerwę. Przy samej przystani do Prosny wpada rzeczka Łobok. Jemy, pijemy i ruszamy dalej. Smacznego. Okay. Najbardziej czego żałuję? To moich okularów. A gdzie one spadły? Nie wiem. Tych drzewie. Z pająkami, no. To jeszcze traktowane jako Łobok, nie? Proszę? To jeszcze jako Łobok. To Żydów Kalisz. Przeszedł idealnie. Będę miał parking. Nie, 293. Nie, nic tam nie ma. Mijamy ruiny zamku w Śmiłowie i zmierzamy w kierunku Żydowa. Przed samą plażą w Żydowie jest próg wodny, który uatrakcyjnia spływ. Robimy tu ostatni przystanek. Bardzo fajne miejsce na spędzenie czasu. Przed nami ostatni odcinek, znacznie mniej atrakcyjny. Rzeka ma tu mniejszy nurt, jest szersza. Dopływamy do Piwonic, tu kończymy nasz spływ. Na kanale są relacje z innych spływów Prosną, Wartą, Swędrnią i Bawołem. Zerknijcie i zostawcie suba. Cel osiągnięty. Nie, Kuba? To są szybciej niż miał być. Ten Kalisz to mnie korci. A to jest co tam? Smętny jest ten kawałek, naprawdę. Wiem. No. Chodzi o zasady. Wiem, żeby tam... Ale mówiliśmy, że Pawianice. Piwonice. Ale troszkę niedosytu czuję. Tak troszkę. Następnym razem poprawimy. Gdyby nie było dwóch dni, tylko jeden, to bym się wkurwił. A to, że były dwa dni, to czuję niedosyt. Okej. Okay. Czerwonowłosy? Jest pozo. Jest pozo.